z wielu miast za zakrętem. Niebo jakby stąd, póki jesteś. Życia mała garść ciągle w nas. Wspominamy cud raz jeszcze. Kilka prostych słów. No chłopaki, co jest panowie? Jakaś pobudka by się przydała. Tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej. Taką siłę, którą w sobie mam. Ładnie, no. Tylko jeden moment mam w pamięci. Tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej. Ciągle w nas. Inny aranż. Śliczna aranżacja. Piękna. Tylko jeden moment mam w pamięci. Tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej. Ciągle w nas. No nie, no ludzie. Jezus. To jest piękne śpiewanie. Zrobili moim zdaniem błąd. Jak masz na imię? Mam na imię Estera. Estera. No ważna jesteś. Zaśpiewałaś piosenkę grupy Pectus. Fajna to aranżacja. Nie wiem, cudny aranż. Całkiem inny aranż niż w oryginale. Fakt, że ma tekst, którego nigdy nie mogę zrozumieć. Ale teraz tak się pisze, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi, a domyślał się, że to może być coś pięknego. Ale ładnie zaśpiewałaś, tylko że coś mi brakowało, dlatego się nie odwróciłem. Chociaż właściwie trochę się zasłuchałem. Ładnie zaśpiewałaś, wiesz, masz ładną barwę. Oczywiście ten aranż i interpretację, którą wybrałaś, nie pozwoliła być może zobaczyć jeszcze innych kolorów głosu, które masz, a jeśli masz tylko taki, to może zabrakłoby trochę na przestrzeni kolejnych odcinków, gdybyś była uczestnikiem różnorodności dynamiki, wiesz? Ale bardzo ładnie, naprawdę. Tak zwiewnie, lirycznie, no, fajnym głosem, czysto wzięty. Też nie traktuj tego, jak się nie odwróciliśmy. My nie jesteśmy jurorami, tylko trenerami. Bierzemy za kogoś odpowiedzialność, bierzemy kogoś do grupy, pracujemy z nim. To nie znaczy, że po prostu coś jest nie tak z wokalem. Kochana, ja ci gratuluję odwagi, bo wybrałaś aranżację. Czy to był twój pomysł, czy to był pomysł tutaj kolegów muzyków? To znaczy muzyków? Taki wspólny. Ja to wysłałam taki jakby swój, to co jakby ja to widzę, tak, w innej tej aranżacji. No. I tutaj właśnie zrobiono mi naprawdę ładny ten podkład, więc... Zrobiłaś piękny nastrój. Troszeczkę tam było nieczysto i to chwilami zakłócało chyba nasz odbiór, wiesz? I myślę, że dlatego być może się nie odwróciliśmy, ale na pewno masz wspaniałą wrażliwość i podoba mi się to, że spróbowałaś zrobić piosenkę, którą wszyscy bardzo dobrze znamy z radia w zupełnie inny sposób. Idź dalej tą drogą i mam nadzieję, że zobaczymy cię jeszcze w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.